Na pewno sztuczna inteligencja jako bardzo dobre narzędzie na tym etapie naszej wiedzy, bo dużo o niej mówimy, ale nie wszyscy rozumieją to samo. W odniesieniu na przykład do głosu, sztuczna inteligencja powinna pozwolić nam na krótkie nagranie się z dowolnego miejsca. A ta próbka głosu może dać nam szansę na przesiewowe badanie pod kątem wykrycia zasadniczych zaburzeń głosu i w konsekwencji skierowania pacjenta na dalsze badanie kliniczne. Jeżeli uwzględnimy, że w Polsce pracuje głosem około 4-5 milionów, te szacunki są troszkę różne, ale ta grupa niezmiennie jest bardzo duża i się systematycznie powiększa. Nie zawsze pracują w dobrych warunkach, nie zawsze przestrzegają pewnych zasad, to chcąc utrzymać aktywność tej grupy, badania przesiewowe są właściwie koniecznością. Ich sens będzie wtedy, kiedy będą one tanie i mogą być powszechne. W związku z tym sztuczna inteligencja idealnie nadaje się do tego, żeby taką grupę przesiać i skierować tych pacjentów, którzy są podejrzani o zaburzenia, na dalsze badania. My już opracowaliśmy cały szereg wzorców w odniesieniu do wieku, do płci, na podstawie zebranych próbek głosowych. W związku z tym w tej chwili przechodzimy w drugą fazę, kiedy już badamy pacjentów przy okazji zgłaszających się do Instytutu z różnymi problemami, w tym również z problemami foniatrycznymi, po to, żeby porównać wynik przesiewu z wieloparametryczną oceną głosu przeprowadzaną w warunkach klinicznych. To nam będzie potwierdzało, jak często trafiamy z naszymi rozpoznaniami, z podejrzeniami, że są jakieś zaburzenia. No i to rzeczywiście rodzi się w ten sposób narzędzie, które będziemy mogli wykorzystać w odniesieniu do tej grupy. Oczywiście równolegle pracujemy w odniesieniu do innych zmysłów od dawna dotyczących badań przesiewowych słuchu. W konsekwencji rysuje się taki program profilaktyki narządów zmysłów w odniesieniu do moich specjalności, które reprezentuję, słuchu, smaku, węchu, równowagi i głosu, a we współpracy z okulistami pewnie dołączymy również wzrok. Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy Polacy głuchną. Myślę, że bliższe prawdy jest stwierdzenie, że wykonujemy coraz więcej badań. Wykonując coraz więcej badań, mamy szansę wykryć więcej różnych, w tym wczesnych zaburzeń słuchu, na przykład w odniesieniu do dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Te badania pokazują już na tym etapie, że różne zaburzenia słuchu możemy spotkać u co szóstego dziecka. To bardzo duża grupa. Wczesna dalsza diagnostyka i wczesna interwencja to szansa na dużo lepsze wyniki i oczywiście tańsze leczenie. Wraz z wiekiem grupa senioralna, która się systematycznie powiększa, jesteśmy jednym ze starzejących się społeczeństw, w związku z tym też będzie ona nam rosła i rodzi się cały szereg wyzwań, jak można tej grupie pomóc. Nie zawsze rozwiązaniem są klasyczne aparaty słuchowe. Te uszkodzenia słuchu są różne. Bardzo często dotyczą wysokich częstotliwości. O takich pacjentach nie można powiedzieć, że są głusi, bo słyszą, ale w warunkach akustycznych, tak jak tutaj jest hałas, bardzo dużo osób, rozumienie mowy ich spada, a zatem spada, obniża się komfort kontaktu z otoczeniem, pogarsza się komunikacja, to pociąga za sobą, że te osoby bardzo często wycofują się z aktywności ze stratą dla nas wszystkich, bo często wykonują bardzo ciekawe zawody, mają ogromne doświadczenie, którym mogliby się dzielić i służyć i społeczeństwu, i ogólnie mówiąc gospodarce. Przed 25 laty przedstawiłem w Nowym Jorku, o czym mówiłem dwa dni temu w Chicago, program leczenia częściowej głuchoty. Patrzono na mnie troszeczkę przez zamglone oczy, tak można powiedzieć. Od 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch, pokazując, że cały szereg nowych technologii, które udało nam się wdrożyć i z satysfakcją podkreślam, Polacy mają do nich dostęp często jako pierwsi albo jedni z pierwszych
w świecie, systematycznie obniżamy koszty ich zastosowania. To wynika z tego, że operacje trwają krócej, zużywamy mniej materiałów, mniej leków, pacjenci się edukują, a zatem część z nich, słysząc o naszych możliwościach, przychodzi wcześniej. To wszystko daje wymierny efekt finansowy. A to, co najważniejsze, to zastosowanie tych technologii, na przykład w odniesieniu do dzieci, daje im szansę na to, że pójdą do powszechnego przedszkola, do powszechnej szkoły, a nie specjalnej, no i będą miały otwartą drogę co do dalszej edukacji i dalszych różnych karier zawodowych.